wyrażamy tutaj z poczucia po pierwsze tradycji, bo wychowaliśmy się na tradycji właśnie strzelców chrańskich, a po drugie, żeby te wartości, które przypisały tym właśnie generałom, żołnierzom, Podhalańczykom, również były wartościami, które przystają moim żołnierzom, jak i uczniom. W pierwszych dniach, kiedy żołnierz przychodzi do jednostki, jest oczywiście mundurowany, uczy się podstaw rzemiosła wojskowego, ale się uczy również o tradycjach jednostki, której służy. My akurat mamy te tradycje podhalańskie, że po pierwsze jest to już nauka w jednostce, a po drugie właśnie uczestnictwo w takich jak dzisiaj uczestnościach. Te narody, które nie znają swojej historii, nie mają żadnej tożsamości i jest je bardzo łatwo zniszczyć. To o tym wiedzieli nasi dziadowie, wiedzieli nasi ojcowie. Wydawało się nam, że teraz, gdy skończył się drugie tysiąclecie, gdy po wielkich wojnach światowych już właściwie zapanuje wieczny pokój i globalny, zgodny porządek, że to wszystko jest niepotrzebne. Ale okazuje się, że pewnych prawideł społecznych, pewnych prawideł dziejowych nie da się ominąć. Znowu wracają czasy, gdy musimy pilnować naszej tożsamości, by musimy być gotowi jej bronić. I na pewno bardzo ważne są tutaj siły zbrojne, ważne są różnego rodzaju służby państwowe, takie jak chociażby Straż Graniczna, tu dzisiaj obecna. Ale to wszystko bez właściwej motywacji, bez właściwej świadomości tych, którzy służą, sam sprzęt to nie załatwia sprawy. I przede wszystkim ważne jest kolejne pokolenie. Nasze pokolenie, które znało Solidarność, znało system sowiecki, widziało te wielkie dziejowe przekształcenia, nie potrzebuje umacniać w sobie tej świadomości, tożsamości narodowej, patriotyzmu, więzi z poprzednimi pokoleniami, z tymi, którzy walczyli o Polskę. Ale to nowe pokolenie jest niezapisana księga. Dlatego trzeba im to wszystko próbować przekazać. I oczywiście ten przekaz odbywa się w szkole poprzez naukę, poprzez podręczniki, a odbywa się w dużej skali dzięki internetowi. Ale to nie zastąpi kontaktu z żywymi ludźmi, kontaktu z żołnierzami, kontaktu z kombatantami, z tymi, którzy mają pewne prawdy do przekazania. No i to szczególne miejsce, w którym się znajdujemy. Jak to kiedyś zostało powiedziane, ojczyzna to ziemia i groby. Narody, tracąc pamięć, tracą życie. Dlatego cieszę się, że oddział przygotowania wojskowego z zespołu szkół hotelarsko-turystycznych, ale i młodzież innych szkół przybyła tu na chwilę, na ten apel, na tą uroczystość wojskową, aby tu, na tym miejscu, gdzie spoczywają dawni bohaterowie i gdzie przybyli ich następcy, żołnierze 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, usłyszeć naukę o tym wszystkim, zobaczyć współczesne polskie wojsko, które jest gotowe do obrony naszych granic, a przecież nie wiemy, co nas czeka. Czasy stały się bardzo niespokojne. I rzeczywiście nasza ojczyzna byłaby zaatakowana, to że tak jak my, oni, my byśmy stanęli w obronie jej. Ponieważ czujemy się bardzo związani, po prostu czujemy, że to jest nasz obowiązek. Że mamy wspaniałych poprzedników, wspaniałe wzorce, na które możemy się powoływać często, pomaga nam to w wychowaniu i w modelowaniu naszych żołnierzy. Ładuj! Za mną!